Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Próbując być na bieżąco z fitnessową częścią Youtube'a, napotkałem nowy trend. Powstaje coraz więcej filmików zatytułowanych Reject, Modernity, Embrace, Masculinity, Greatness itd., a nawet doczekaliśmy się polskiej wersji tego mema. W każdym razie wszystkie wyglądają podobnie. Wstęp obrazujący obecne wzorce dla młodych ludzi, głównie z TikToka i tak zwanych liberalnych mediów głównego nurtu. A na to wszystko wjeżdża w sukurs wielokrotnie przywoływany już wcześniej przeze mnie na tym kanale Ziz, który ewidentnie ma nieść sztandar toksycznej męskości i innych wartości, z którymi owe obecne wzorce starają się walczyć. To wszystko podparte jest wycinkami z ikonicznych wyczynów sportowych, sylwetkowych i muzyką TV tworzoną z myślą o kultywowaniu legendy Zyza. Wielu odbiorców na pewno odbiera owe filmiki lekko humorystycznie, a także motywacyjnie. Ja natomiast postaram się delikatnie zagłębić w aspekty socjologiczne oraz wszelakie badania, które być może uświadomią niektórym, że frazę odrzuć postęp należałoby sobie wziąć nieco bardziej do serca. Pomimo tego, że będzie to materiał dość subiektywny i być może nie każdy z Was w pełni zgodzi się z moim zdaniem, to warto na początek przedstawić kilka faktów i statystyk, które stoją za owym postępem. Według badań Christine Kahl od 1999 roku średni poziom całkowitego testosteronu wśród amerykańskiej młodzieży obniżył się o ponad 150 jednostek, nawet u osób z prawidłową masą ciała. Jest to szczególnie warte podkreślenia, gdyż oznacza to, że otyłość nie jest jedynym czynnikiem warunkującym tak druzgocący spadek ilości tego tak pożądanego wśród naszej stalowej społeczności hormonu. A skoro o otyłości mowa, to od tego samego roku odsetek jej występowania wzrósł z 30 do 42%. Robi wrażenie! Co oznacza, że liczba cierpiących na tą chorobę wzrosła o 40% w ciągu zaledwie 19 lat, a prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba osób otyłych w ciężkim stadium tej choroby. Nie tyczy się to tylko młodzieży w Stanach, ale problem ten dotyka również Polaków. W naszym kraju zanotowano jeden z największych wzrostów odsetka młodych ludzi, których doświadczyła ta choroba. Nieprzypadkowo używam słowa choroby, gdyż jak pewnie niektórzy z Was się domyślają, postęp próbuje wmówić wszystkim, że otyłość chorobą nie jest, a chodzenie na siłownię, by poprawić swoją sylwetkę w aspektach wizualnych, to body shaming i otyłofobia. Fakty są takie, że otyłość znajduje się w międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, szerzej znanej jako ICD-10 pod kodem E66, co każdy z Was może. Może sobie sprawdzić. A tu krótka lista chorób, których epidemiologia została skorelowana wieloletnimi badaniami naukowymi z otyłością, właśnie. Pozwólcie, że nie będę dłużej się rozwodził i wbijał jeszcze więcej gwoździ do tej trumny. W internecie i literaturze jest wystarczająca ilość dowodów na to, że nie należy normalizować otyłości, a tym bardziej jej gloryfikować. Zanim jednak niektórzy się oburzą, że najchętniej pewnie zamknąłbym za kratkami każdego, kto ma BMI powyżej 25, to chciałbym powiedzieć, że absolutnie nie demonizuję ani nie uważam osób otyłych za gorsze. Nie należy nikogo oceniać ze względu na sylwetkę i nie mam problemu z tym, gdy ludzie podejmują świadomy wybór, by nie robić nic ze swoją tuszą, i tym samym są świadomi bycia w grupie ryzyka wszystkich chorób z tym związanych. Co innego, jeśli chodzi o aktywistów tzw. Fed Acceptance, którzy dezinformują często młodych i nieświadomych ludzi, insynuując, że to jak czujesz się we własnym ciele jest ważniejsze niż parametry zdrowotne. Takie zachowania potępiam i uważam za szczególnie szkodliwe pociągnijmy jeszcze wątek hormonów płciowych. Tak wyglądają dane dotyczące młodych osób, które identyfikują się jako osoby LGBT. W 2020 roku około 16% młodzieży urodzonej między 1997 a 2002 rokiem, czyli tak zwana gen Z, zadeklarowało przynależność do owej społeczności, podczas gdy w roku 2014 tylko około 6% milenialców, czyli pokolenia urodzonego między 1981 a 1996 deklarowało taką przynależność. Jest to wzrost ponad 250%. Można to korelować z poprzednimi danymi lub też nie. Dla mnie są to naczynia połączone, inni powiedzą, że jest to wynik postępu tolerancji i osoby, które bały się uzewnętrznić, teraz to robią, gdyż znajdują w społeczeństwie akceptację. Od dalszego komentarza się powstrzymam, a swoje zdanie na ten temat zapewne każdy z Was ma. Teraz czas na najbardziej przykrą i druzgocącą statystykę, a mianowicie ilość udanych prób targnięcia się na własne życie wśród młodzieży. Miniony rok był niestety rekordowy pod tym względem w Polsce, gdyż próby pozbawienia się życia dokonało prawie dwukrotnie więcej niepełnoletnich osób niż rok wcześniej i prawie 10 razy więcej dzieciaków niż zaledwie 9 lat wcześniej. Co więcej, od 2012 roku więcej osób ginie corocznie w wyniku zamachu na swoje życie niż w wypadkach drogowych, i to mężczyźni odbierali sobie życie sześciokrotnie częściej. Skąd zatem biorą się tak tragiczne statystyki, skoro według zachodniego świata jesteśmy coraz bardziej rozwinięci społecznie? Mam swoją teorię na ten temat i niestety na społeczne standardy wolności słowa YouTube'a się one nie nadają, jednak postaram się. W taki sposób dobrać słowa i zebrać myśli, by ten filmik nie był ostatnim na tym kanale. Cieszę się, że pomagają mi w tym treści filmików, które są przecież powodem, dla którego w ogóle o tym rozmawiamy, a mianowicie eksponują zepsucie jakie fundują na media społecznościowe oraz większość ty głównego nurtu. Jako ludzie stajemy się zbyt przywiązani do komfortu i bezpieczeństwa. Nie mówię, że każdy z nas powinien zostać przekoszarowany i wziąć udział w konflikcie zbrojnym, ale przestaliśmy być świadomi tego, co przez wieki definiowało przetrwanie nas jako gatunku. To ciężka praca i osiągnięcia, zarówno naukowe, jak i sportowe, od lat były wyznacznikiem tego, czy ktoś powinien być szanowany. Nie to, ile ktoś ma followersów na Instagramie, lajk. Pod zdjęciami, ani z kim sypia. To przede wszystkim waga, jaką zaczęliśmy jako społeczeństwo przywiązywać do seksualności i nią emanować przy każdej możliwej okazji, jest powodem obniżenia poziomu hormonów warunkujących drugorzędowe cechy płciowe, które są tylko dwie tak na marginesie. Nasz mózg, niestety, nie rozróżnia bodźca seksualnego w prawdziwym życiu od tych z ekranu smartfona. Stajemy się przez to przebodźcowani, nasza gospodarka hormonalna nie funkcjonuje w prawidłowy sposób. Nasza psychika też sprawia, że seksualizujemy rzeczy, których nie powinniśmy, bo świat wirtualny zlewa nam się z rzeczywistością, a finalnym skutkiem tego jest wspomniane przeze mnie badanie poziomu testosteronu. Za tym idzie obniżenie chęci fizycznej rywalizacji, o czym świadczy malejące zainteresowanie sportem wśród młodzieży. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Kanadzie i Stanach, wszystkie największe ligi amerykańskie notują spadki liczby fanów. Na szczęście Polska jest jeszcze przed tym punktem i u nas zainteresowanie sportem wzrasta. Tym bardziej powinniśmy być świadomi tego, że nie w każdym aspekcie postęp jest faktycznie rozwijaniem się i nie dopuścić do tego, aby wartości, które reprezentowali nasi niedoścignieni idole, popadły w zapomnienie. Odrzuć postęp, kultywuj legendy sportów siłowych. Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTube. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuję wszystko, co niezbędne. Do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuje tu wszystko, czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.